To tak, mamy dzisiaj 15 lutego i dzisiaj mija rok, od kiedy biorę małe niebieskie tabletki, czyli inaczej mówiąc, od kiedy jestem na terapii hormonalnej. Także przyszedł dzisiaj czas na zrobienie podsumowania z jednego roku terapii, tylko że stwierdziłam, że nie zrobię takiego typowego podsumowania, czyli tam pokazanie zdjęć z całego ostatniego roku, tylko tak trochę poopowiadam o sobie wcześniej, o tym, co się działo ze mną wcześniej, jak się czułam i tak dalej. Trochę mojej historii, że tak powiem. No i też przy okazji pokażę swoje stare zdjęcia, aby się skompromitować, bo to uważam za bardzo dobry pomysł ogólnie. Tak więc no cóż, ogólnie większość tego filmu będzie audiologiem, ponieważ będę pokazywała zdjęcia i to komentowała, co się wtedy ze mną działo i tak dalej. A na koniec jeszcze może coś tam powiem. Dobra, no to przechodzimy do w tej chwili 2004 roku bodajże. No to tak, to jest najstarsze zdjęcie moje, jakie udało mi się znaleźć. Co prawda wiem, że tam w jakichś starych albumach rodzinnych są jeszcze jakieś moje starsze zdjęcia, aczkolwiek to jest najstarsze, jakie udało mi się znaleźć na kompie. I cóż, ogólnie nie jestem pewna, czy powinnam je tutaj pokazywać, ale nieważne. Mam tutaj 7 lat, jest to 2004 rok. No i jak widać, byłem trochę takim dzieckiem dżungli, ponieważ cały czas gdzieś tam latałem po dworze, po lesie, wracałem morusona kurzem, błotem, wszystkim do domu. I trochę to widać na tym zdjęciu, ale nieważne. I cóż, wiem, że sporo osób transseksualnych bardzo wcześnie zorientowało się to, jakimi osobami są, aczkolwiek no ja mając te 7 lat, czyli tutaj pod koniec zerówki, jeszcze nie widziałam, ponieważ cóż, po prostu nie zwracałam uwagi na to, jakie mam ciało, jakoś nie było to dla mnie w tamtym czasie w żaden sposób istotne. Po prostu cóż, żyłam, bawiłam się zarówno z koleżankami, jak i z kolegami i tyle, nie miałam żadnego punktu zaczepienia wtedy, żeby zauważyć, że coś nie jest tak, jak powinno być, że tak powiem. No i tak jeszcze dodam, że to był w sumie czas, kiedy miałem jeszcze dobre stosunki z rodzicami. Co prawda moja mama pewnie stwierdzi, że miałam zawsze okres buntu i to jest poniekąd prawda. Aczkolwiek wtedy, kiedy miałem jeszcze 7 lat, no to nie było tak za bardzo konfliktów na linii ja rodzice, ponieważ przede wszystkim nie bardzo odchodziłam od tego, co oni ode mnie oczekiwali. Też nawet w kwestii zainteresowań. Ja się starałem interesować tym, co choćby ojciec chciał, żebym się interesowała. Czyli tutaj akurat tata bardzo zna się na samochodach, to ja starałam się tym interesować, między innymi dlatego, że po prostu mnie ciekawiło wszystko i starałam się wszystkiego próbować, zresztą do dzisiaj tak poniekąd mam. Tak więc po prostu w tamtym okresie, kiedy jeszcze nie odchodziłam swoimi zainteresowaniami, swoim stylem bycia i tak dalej od tego, co rodzice ode mnie oczekiwali, było okej. Okay. Potem się to stopniowo zaczynało psuć, aczkolwiek no, to był jeszcze okres, kiedy miałem z rodzicami dosyć dobre stosunki. W sumie szkoda, że wtedy nie widziałem, jaka jestem, ponieważ wtedy może bym miała odwagę od razu to powiedzieć. No a kontynuując moją opowieść, no to cóż, gdzieś tak w klasach od pierwszej do trzeciej zaczęłam zauważyć, że no, coś jest po prostu ze mną nie tak, że coś jest nie tak, jak powinno być. Aczkolwiek wtedy no, nie wiedziałam dalej, co jest nie tak. Nie potrafiłam tego jeszcze określić, co jest nie tak ze mną. Aczkolwiek to było tylko takie poczucie, że jest coś nie tak, jak być powinno. I jak powiedzmy pierwszy raz pojawiło się u mnie to przeczucie, że tym właśnie, co jest nie tak, jest właśnie moja płeć i że nie jestem chłopakiem, tylko jestem dziewczyną, no to miałam początkowo takie kompletne odrzucenie. Kompletnie próbowałam wymazać siebie te myśli, że tak powiem, natychmiast. Nie przyjmowałam ich do świadomości. Też pamiętam, że w pewnym czasie miałam nawet taki okres, że zaczęłam mówić, że dziewczyny są głupie tylko po to, żeby samą siebie przekonać, że nie warto być dziewczyną. Tak więc no cóż, takie właśnie moje pierwsze kompletne odrzucenie było, jak po raz pierwszy zorientowałam się, jaka jestem, to było wtedy, jak miałam około 10 lat już. I tak, potem co jakiś czas miałam takie na zmianę dwa etapy w sumie. Etapy, w których kompletnie odrzucałam to, jaka jestem i etapy, w których myślałam, żeby coś z tym nie zrobić. I właśnie kiedy myślałam, żeby coś z tym nie zrobić, no to wtedy zaczęłam szukać w internecie, co mi właściwie jest, bo wtedy już miałam dostęp do internetu. Troszkę nieszczęśliwie wtedy trafiłam początkowo na forum dla transwestytów, ale never mind. No i też wtedy w tym czasie zaczęłam podkradać mamie ubrania, żeby tam je przymierzyć, zobaczyć, czy powiedzmy kobiece ubrania będą mi pasowały.
No i niestety też wtedy później trochę zaczął się u mnie okres dojrzewania i to w sumie powinno być dla mnie potwierdzeniem, że powinnam coś z tym zrobić, że powinnam zacząć jakoś robić coś ze sobą. Więc no ogólnie okres dojrzewania był takim dla mnie pierwszym poważnym ciosem dla mojej psychiki też, ponieważ no kiedy zaczęły mi się erekcje, kiedy hormony po prostu buzowały we mnie cały czas, no to strasznie chujowo się z tym czułam i ogólnie też potem kolejne zmiany, które zachodziły w moim ciele, powodowały, że coraz bardziej nienawidziłam swojego ciała, coraz mniej lubiłam swój wygląd, bo kiedy byłam mniejsza, nie miałam nic specjalnego swojego wyglądu. Później właśnie, kiedy się zaczął okres dojrzewania, coraz bardziej zaczęłam siebie nienawidzić. Ale też z drugiej strony właśnie dalej nic z tym nie robiłam, dalej się bałam, nie ufałam wtedy już od dawna z różnych względów rodzicom. Nie ufałam też rówieśnikom ze szkoły, z którymi bardzo często miałam bardzo złe relacje, tak więc po prostu im też nie chciałam nic mówić. No i przez całe lata po prostu męczyłam się ze sobą. No i dalej w sumie były na zmianę właśnie takie etapy, kiedy pragnęłam coś zrobić i kiedy całkowicie odrzucałam to i uznawałam, że muszę żyć jako facet, jestem facetem, mam męskie ciało, więc muszę żyć jako facet. I jak bodajże miałam 15 lat, z tego co pamiętam, no to próbowałam powiedzieć mamie, jaka jestem, ponieważ wtedy miałam okres takiego kompletnego przybicia i znienawidzenia siebie. Nie dałam rady wtedy powiedzieć nic, po prostu zdjął mnie strach i nie dałam rady nic z siebie wykrztusić. Zwijałam do swojego pokoju po prostu. No i jakoś krótko po tym, z tego co pamiętam, miałam takie pierwsze, powiedzmy, myśli blisko samobójcze, ponieważ dosłownie była taka scena, że jak rodziców nie było w domu, ja byłam kompletnie załamana sobą, to ja siedziałam u siebie w pokoju, zgaszone światło, zasłonięte okno, znalazłam najbardziej ostry nóż, jaki był po prostu w kuchni i siedziałam po prostu roztrzęsiona u siebie i zastanawiałam się, co z tym nożem zrobić, czy wbić go w siebie, czy może urządzić genitalia, czy co zrobić. I to był, pamiętam, taki mój pierwszy raz, kiedy kompletnie moja psychika pierdolnęła z powodu tego, jaka jestem po prostu. No i cóż, potem jak się pozbierałam trochę po tym załamaniu moim, to wtedy uznałam, że no jednak muszę jakoś to wytrzymać, muszę być jak facet, ponieważ nawet jeśli zacznę terapię, to ona pewnie i tak mi nic nie da, że będę jakimś dziwadłem, karykaturą i tak dalej. Tak więc, no skoro mam męskie ciało, no to muszę się dopasować i żyć jako facet. Strasznie to głupio brzmi, jak patrzę na to z perspektywy czasu, no ale miałam takie miejsce wtedy podejście i no to było głupie podejście i chyba nawet sama sobie poniekąd zdawałam wtedy z tego sprawę, aczkolwiek to nie zmienia tego, jak właśnie wtedy do tego podchodziłam. I co jest takie paradoksalne, to mimo, że właśnie wtedy uznałam, że no muszę się dopasować, to jednak jednocześnie zaczęłam stawiać bardziej na własne przedstawienie siebie, na własny trochę styl, też na własne zainteresowania zaczęłam robić nacisk, co doprowadziło do tego, że coraz bardziej w sumie sypały mi się relacje z rodzicami, coraz bardziej dochodziło do różnych kłótni i tak dalej. Tutaj zwłaszcza z ojcem. Tak, z ojcem znacznie bardziej się nie dogadywałam niż z mamą, ponieważ co prawda mama jest histeryczką moja trochę, aczkolwiek z nią jakoś czasem da się po prostu pertraktować, z ojcem nie bardzo. No i cóż, wtedy właśnie zaczęłam się bardziej tak po swoim ubierać, czyli jakieś ciemne barwy i tak dalej. Taki bardziej, powiedzmy, mroczniejszy trochę styl, ponieważ wcześniej po prostu byłam ubrana w to, co rodzice uważali, że wygląda mi okej. Okay. Ja takie machałam ręką i mówiłam, no dobra, tak mniej więcej. Wtedy zaczęłam się już bardziej po swoim ubierać. Też wtedy, ponieważ to było na początku liceum, zaczęłam zapuszczać włosy, co doprowadziło do w sumie dosyć sporego konfliktu z moim ojcem, ponieważ mojemu ojcu się to kompletnie nie podobało. Ja ogólnie chciałam całe lata wcześniej już zapuścić włosy, ponieważ jak mówiłam już parokrotnie, bardzo spodobał mi się Aragorn w Władcy Pierścieni i chciałam tak podobny trochę styl mieć do niego, jeśli chodzi o fryzurę. W każdym razie wtedy zaczęłam w końcu zapuszczać włosy. Ojciec, który uważał, że chłopak musi mieć krótkie, no to kazał mi je ściąć. Ja powiedziałam, że nie. No to on mnie obrażał i cóż, konflikt narastał między nami. Ogólnie trwało to jakieś 2 lata, aż w końcu się z nim tak pokłóciłam, że po prostu przestał się do mnie odzywać. I w sumie była to dla mnie bardzo korzystna sytuacja, tak przyznaję w tym momencie. Wtedy też się dosyć z niej cieszyłam. A w międzyczasie, no jak mówiłam, starałam się żyć jako chłopak, starałam się zmusić siebie do życia jako chłopak,
Aczkolwiek co jakiś czas miałam właśnie momenty takich załamań w różnych po prostu stanów blisko krążących wokół myśli samobójczych. Podczas jednego z takich stanów nawet napisałam, powiedzmy, krótki tekst o tym, jak się czuję. Po prostu musiałam się komuś wygadać, nie miałam komu, no to wygadałam się kartce. No a potem zaraz po 18 w sumie miałam samobójstwo swoje, zaliczone, że tak powiem. A ponieważ, no, po pierwsze, to jak się postrzegałam, to jak się sama ze sobą czułam, to jak siebie nienawidziłam, plus doszło do tego sporo różnych rzeczy, typu bardzo zła sytuacja między mną a rodzicami w domu, dodatkowo też nie najlepsze kontakty z rówieśnikami w szkole, no i po prostu to mnie wtedy przygniotło, próbowałam się zabić. Było do tego blisko. To, co mnie w końcu powstrzymało, to chyba takie myślenie, że po prostu dokopę jeszcze temu światu, tak mniej więcej. Jestem ogólnie dosyć upartą osobą, tak więc wtedy uznałam po prostu, że nie, pierdolę, nie poddaję się jeszcze. Aczkolwiek jeszcze rok po tej mojej próbie samobójczej, powiedzmy, tak wegetowałam dosyć psychicznie, ponieważ z jednej strony chciałam coś zrobić, z drugiej strony nie wiedziałam nawet, co chcę zrobić. W ogóle nie chciało mi się żyć w dalszym ciągu, więc miałam po prostu taki rok cały wegetacji całkowitej, powiedzmy. Osobą, która ogólnie bardzo pomogła mi wtedy w tamtym czasie, jest Daszkin, którego poznałam na grupie literackiej bodajże 3 miesiące po tym, jak miałam próbę samobójczą, z tego co pamiętam. I cóż, on mnie w sumie wyciągnął z tego mojego stanu wegetacji. Ponieważ cóż, zaczęłam z nim gadać, uznałam, że to spoko typ, spędzałam z nim za dłuższy czasu, zaczęłam się z nim poznawać i cóż, w końcu po roku zaczęłam mu ufać tak naprawdę, zaczęłam go też traktować jako przyjaciela, no i też wtedy, to było 1,5 roku temu, odważyłam się po prostu powiedzieć mu, jak się czuję, jaka jestem. No i cóż, ogólnie Daszki miał początkowo mindfucka, potem myślał, że sobie jaja z niego robię. Ogólnie stwierdzenie jaja sobie robię przy transseksualizmie jest bardzo ironiczne, nevermind. A potem tak doszedł, no dobra, że ja tak na serio. A potem po prostu zaakceptował, stwierdził, że no, jestem jego przyjaciółką po prostu dalej i jak teraz chcę być sobą, no to tym lepiej w sumie. Wtedy, kiedy mówiłam o sobie, w sumie nie chciałam jeszcze tak naprawdę zaczynać żadnej terapii ani nic. Ciągle uważałam, że terapia tak naprawdę nic mi nie da i że to będzie tylko walenie pieniędzy w błoto. Ale po prostu chciałam być sobą i nawet powiedziałam to wtedy Daszkinowi, że chcę być sobą, dziewczyną, nawet jeśli w ciele chłopaka, to po prostu chcę się czuć swobodnie, nie musieć się bać, że wezmą mnie za jakieś zboczeńca albo coś takiego i tak dalej. I to wtedy wszystko Daszkinowi powiedziałam. No i w sumie tak naprawdę to dla mnie samej to był szok powiedzenie mu, ponieważ potem przez kilka dni docierało do mnie, że ja już mu powiedziałam, ja mogę być już swobodna, przy nim nie muszę się przejmować. I dopiero po kilku dniach tak naprawdę to do mnie dotarło. Potem zaś, cóż, wyprowadziłem się od rodziców, ponieważ po prostu znowu zaczynały się konflikty i ja nie chciałem znowu wybuchu tego, co było jakiś czas wcześniej, gdzie była po prostu sytuacja całkowicie chujowa. Tak więc stwierdziłam, że po prostu wyprowadzam się od nich, by po prostu nie doszło do kolejnej większej awantury. Przeniosłam się do dziadków, gdzie tutaj po prostu mają oni jedno wolne mieszkanie, które ja teraz zajęłam rok temu. No i jednocześnie zaczęłam coś działać w kierunku, żeby po prostu zacząć być sobą. Wtedy też potem powiedziałam paru dodatkowym osobom jeszcze o tym, jaka jestem. A potem, jak pewnie sporo osób pamięta, pod koniec listopada, dokładnie to był 30 listopada, zrobiłam audiologa o tym, jaka jestem. Zrobiłam publiczny coming out. Reakcje były różne wtedy, ponieważ oczywiście wiele osób wyzywało mnie zboczeńców, pojebów i tak dalej, że jak facet to musi być facet i tak dalej. Wiadomo, jakie komentarze, z jakimi komentarzami można się w takiej sytuacji spotkać. Aczkolwiek też było bardzo dużo pozytywnej reakcji, to myślę, że zaskoczyło wtedy, ponieważ nie spodziewałem się aż tak dużego pozytywnego odzewu wtedy.
Jeszcze w międzyczasie powiedziałam mojej mamie o tym, jaka jestem. Niestety jej reakcja była dokładnie taka, jak się spodziewałam. To znaczy, głównie na mnie krzyczała, co ja sobie wyobrażam i tak dalej, co ja sobie chcę zrobić i coś tam jeszcze. Potem, jak ją prosiłam o pomoc, to ona odmówiła. No to ja, z uwagi na to, że no od niej pomocy nie mogłem oczekiwać, no to musiałem jakoś na własną rękę coś zacząć. No i cóż, planowałam początkowo pójść zaraz na początku roku w styczniu do lekarza, aczkolwiek trochę pechowo zaraz po świętach miałam odmę i przejeżdżałam trochę w szpitalu. Potem, jak się w końcu wykramoliłam z niego, no to troszkę musiałam się ogarnąć. No i ostatecznie dopiero rok temu, w połowie lutego, udało mi się pojechać do Libera. Tam on dał mi hormony, zacząłem terapię. No i w sumie teraz właściwie mogę puścić wam tylko moje zdjęcia z przeciągu roku ostatniego. Nie mam niestety zdjęcia, które byłoby zrobione tuż przed terapią. Mam co prawda zdjęcie ze świąt, aczkolwiek jest ono strasznie z kiepskiej jakości, tak więc po prostu tutaj nie ma za bardzo co pokazywać. Najwcześniejsze moje zdjęcie sprzed terapii mam właściwie rok wcześniej zrobione na Pyrkonie. Aczkolwiek tuż przed terapią wyglądałem właściwie tak samo, tutaj mój wygląd w ciągu tego roku nie bardzo się zmienił, tak więc po prostu to zdjęcie z Pyrkonu daję jako zdjęcie porównawcze. No a potem cóż, zaczyna ta terapia, coraz bardziej otwieranie się, coraz bardziej bycie sobą, coraz bardziej bycie swobodną. Zaczęłam też robić vlogi o transseksualizmie. Przyznam, że początkowo nie chciałam tego robić. Nie chciałam robić tych vlogów, ponieważ uznałam, że po prostu będę sobie dziewczyną z męskim głosem prowadzącą kanał na YouTubie, a nie będę za bardzo poruszała tematu transseksualizmu. Ale potem tak pomyślałam, że w sumie, kurde, moje materiały mogą komuś pomóc. Jak taka opowieść o sobie w tym momencie. Może komuś to pomóc, może to pomóc jakiejś innej osobie transseksualnej. A dodatkowo też nie ma za bardzo skryć tego, jaka jestem. Tak więc no, stwierdziłam, że będę robiła te vlogi i zaczęłam z różną częstotliwością, ale zaczęłam. I cóż, teraz już rok na terapii. Ogólnie poznałam w ciągu ostatniego półtora roku sporo fajnych osób naprawdę. Z niektórymi się zaprzyjaźniłam. Niektóre są dla mnie naprawdę bliskie. I cóż, żyję. Zaczęłam żyć w końcu tak naprawdę teraz, bo to, co było wcześniej, moje ostatnie powiedzmy 10 lat wcześniejszego życia, to nie można było nazwać życiem tak naprawdę. No i cóż, to by było chyba tyle w tym materiale. Ogólnie wiem, że prawdopodobnie ten vlog wyszedł trochę przedługi, ja też troszkę chaotycznie mówiłam, aczkolwiek nie robiłam sobie właściwie żadnego przygotowania. Bardzo tutaj po prostu na już mówiłam wszystko. I cóż, prawdopodobnie przez to sporo rzeczy pominęłam, aczkolwiek no chciałam jednak, żeby ten vlog był bardziej taki swobodny, bardziej taki luźny, a nie po prostu takie sztywne czytanie z kartki. Tak więc zresztą w sumie zawsze tak robię vlogi. I cóż, będą jeszcze inne vlogi, w których na pewno opowiadam o sobie. Teraz mam choćby plan zrobienia vloga o dysforii, ponieważ pod moim poprzednim vlogiem padł mi zarzut, że z mojego poprzedniego vloga wychodzi, że nie ma czegoś takiego jak dysforia, albo dysforia jest czymś marginalnym. Nie mam pojęcia, jaki sposób można wysnuć taki wniosek z mojego poprzedniego vloga, aczkolwiek ktoś taki wysnuł. I tak więc ja w najbliższym czasie zrobię vloga o samej dysforii, o tym, jak się czułam ja sama ze sobą przez ostatnie lata. Znaczy, w tym vlogu też o tym mówiłam, ale po prostu powiem o tym troszkę może bardziej przemyślanie też, bo tutaj jak mówiłam, dosyć na luźno mówiłam. Też mam nadzieję, że będą jakieś pytania, do których ja bym mogła się ustosunkować w następnym vlogu. No to cóż, to było na tyle. Dzięki za uwagę. Jako że jestem bardzo ciekawa, ile osób dotrwało do końca, to hasło na dziś to bagaż. Tak. Bo po prostu chcę serio sprawdzić, ile osób dotrwało do końca, a statystyki chyba wiem, że czasem przekłamują to. No i cóż, na koniec jeszcze tak standardowo, jeśli macie jakieś pomysły na vlogi, to piszcie, jeśli macie jakieś pytania, to też piszcie. Jeśli ktoś chciałby pogadać, to może być choćby na grupę na Twitchu, do której macie link w opisie. A jeśli byście chcieli pogadać prywatnie, no to zawsze można do mnie pisać na Facebooku najlepiej, ponieważ tam jest największe prawdopodobieństwo, że ja odpowiem. Absolutnie nie piszcie na privie na YouTubie, ponieważ ja nie otrzymuję powiadomień, że ktoś do mnie napisał. Mam coś zepsute, po prostu ja nie wiem, że ktoś mi napisał. Ja mniej więcej co tydzień staram się sprawdzać, czy nie mam jakiejś wiadomości,
Aczkolwiek czasem o tym zapomnę i nagle odkrywam po miesiącu, że ktoś do mnie napisał. Tak więc na privie na Facebooku absolutnie nie pisać, na Facebooku jak już, na Steamie ewentualnie, gdzieś gdzie ja po prostu wiadomość zobaczę. To tyle. Dzięki za uwagę i papatki. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej ja!